Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam was w kolejnym filmie z zapowiedziami. Zapowiedziami, co ciekawego będzie się działo na moim kanale w najbliższych dniach, tygodniach. Tak więc, będzie test dwóch ciekawych klawiatur, a właściwie jednej klawiatury w dwóch wersjach. Jest to Tesoro Lobera, najnowsza klawiatura tej firmy. Tutaj mamy wersję z przełącznikami typu plunger, membranowymi, kosztującym jakieś 349 zł, 339 dokładnie. A tutaj mamy wersję z przełącznikami mechanicznymi, natomiast nie są to przełączniki Cherry MX, tylko te przełączniki Kale. W tym przypadku są to przełączniki typu Brown i ta klawiatura już taka w pełni mechaniczna kosztuje 549 zł. To jest wersja Supreme. Obie te klawiatury są podświetlane w kilku strefach, możecie zobaczyć to z tyłu. Niedługo będę te klawiatury rozpakowywał, więc sobie zobaczycie dokładniej. Natomiast testy tych klawiatur będą na wideotestach, dlatego warto śledzić Facebooka, aby niczego nie przegapić. Kolejna rzecz. Bardzo fajny głośniczek od firmy Luxa 2, czyli firmy, która jest częścią Thermaltake'a. Znacie dobrze tą firmę z mojego kanału. Ten głośniczek jest po prostu świetny. Jest to system 2.1, kosztuje jakieś 300 zł. I gra naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Będzie recenzja tego głośnika, będzie też porównanie dźwięku z innymi głośnikami. I kolejna rzecz, moi drodzy, słuchawki douszne firmy Bose. Wyobraźcie sobie, że te maleństwa kosztują więcej niż te tu wszystkie sprzęty razem wzięte, ponieważ ich cena to jakieś 1200 zł. Zobaczymy, czy warto taką kasę wydać na słuchawki, tym bardziej douszne, i ocenimy tą jakość dźwięku. Test tego także będzie na wideotestach. Natomiast rozpakowanie zobaczycie u mnie. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze nowości. Kolejna porcja wrażeń już niedługo. Dziękuję wam za uwagę i pozdrawiam was. Cześć!